Szczęść Boże wszystkim, witam Was, Mateczek. W dzisiejszej prezentacji chciałbym pokazać, jak napisać własny regulator PI w języku SCL. New Object, SCL Source. Insert block template FB. Numer bloku, numer bloku funkcyjnego FB niech będzie FB50. Z tempów na razie póki co rezygnujemy. To będzie bardzo prosty regulator PI. Dodajemy zmienne wejściowe. Do zmiennych wejściowych zaliczymy takie coś jak tryb pracy regulatora, czyli właściwie automatyczny tryb pracy regulatora. Uchyb regulacji nie będziemy posługiwać się wartością zadaną i wartością aktualną, tylko od razu uchyb. Do celów prezentacji wystarczy. Potem ograniczenie wartości wyjściowej regulatora. I marker migacza. Ponieważ każdy regulator typu PI, PID potrzebuje zegara, okresu próbkowania. OK. Można jeszcze ale to damy w zwykłych zmiennych. Nastawy regulatora. Mogą być na stałe, w zwykłych zmiennych damy. Dobra. OK. Wartości zmienne wyjściowe. Wyjście regulatora. I ostatnie to są zmienne statyczne. No tu są wszelkie zmienne, które są potrzebne do realizacji programu. Tutaj też damy też może nastawy. Na początek trzeba z zegara zrobić zbocze. Czyli dwie zmienne pomocnicze. Ctrl C. Ctrl V. Żeby zrobić zbocze, potrzebna jest zmiana pomocnicza też, więc to daję. Teraz nastawę regulatora. KP. Wzmocnienie regulatora. TI czas zdwojenie. I teraz, jeżeli chcemy zatrzymać stan wewnętrzny regulatora, musi być wartość zmiennej całkowania. Czyli to będzie całkowanie. I też zmienna pomocnicza, która pozwoli nam zatrzymać całkowanie. OK. To są wszystkie zmienne potrzebne do pracy, do zaprogramowania regulatora PI. Zaczynamy pełny program. Na początek zaprogramuję sobie zbocze. Blink PLC równa się. I teraz tak. Sygnał blink input. I brak sygnału blink pulse mam.
teraz. Zbocze działa w ten sposób, że na początku, w pierwszym obiegu sterownika, kiedy blink input pojawi się na true, wówczas blink pulse przyjmuje również wartość true, ponieważ blink pulse mem jest zerem. I dalej przechodząc program, blink pulse mem przyjmuje wartość jedynki, a w kolejnym obiegu cyklu sterownika tu już jest 1, więc blink pulse spada na 1. Stąd blink pulse jest to zbocze na jeden cykl sterownika, czyli one scan time pulse, coś takiego z angielska, można by powiedzieć. OK. Teraz, jeżeli regulator nie jest w trybie auto, Ctrl C, Ctrl V. Jeżeli nie jest w trybie auto, to zerujemy wszystko, co można, czyli co jest potrzebne. Ctrl V. Reg out, czyli wartość wyjściowa regulatora na 0. I wszystkie zmienne odcałkowania też zerujemy. OK. I return. Kończymy wykonanie tej. Czyli dalej już mamy regulator załączony. Wszystko, co dalej oprogramujemy. Należy teraz oprogramować sytuację, w którym czas zdwojenia, czyli TI, jest równy 0, a właściwie jest większy od 0. Jeśli całkowanie występuje. Sam regulator P. Sam regulator P jest oczywiście prościej oprogramować, ponieważ wówczas też zerujemy wszystko, co trzeba. Czyli to do całkowania i wyjście regulatora. Dwukropek równa się. Jest to po prostu wzmocnienie razy uchyb regulacji. Uchyb regulacji, uchyb regulacji, uchyb regulacji. O, jest tutaj. Ctrl C, Ctrl V. Regulator P, no to jest najprostszy z możliwych, nie? Teraz dopisujemy całkowanie. Jeśli akurat wystąpi blink pulse,
I teraz, jeżeli wystąpi zbocze sygnału zegarowego, będziemy zwiększać wartość i out, czyli odpowiedzi całkowej, o kolejny kawałeczek ciasteczka. Czyli to jest całkowanie, po prostu dodawanie małego fragmentu. Ale najpierw zapamiętamy wartość i outa w zmiennej mem. I teraz zwiększamy wartość i outa. Czyli wartość i out jest równa wartość i out poprzedniego, czyli składowa całkowa, plus 0,1, bo będziemy pracować z 10 Hz. Można by było bez tego, a w ostatecznej odpowiedzi podzielić to przez ewentualnie 10, tak samo jak potem przez KI, ale tutaj dodajemy od razu malutkie kawałeczki. Czyli 0,1, bo 10 Hz razy uchyb regulacji. Dobrze to zapamiętałem. Uchyb regulacji dzielone przez TI, czas zdwojenia. Jeżeli mamy policzony i out, policzmy całkowitą odpowiedź regulatora. Ctrl C, Ctrl V, reg out, KP razy i out. OK, to jest odpowiedź regulatora, czyli mamy całkowanie plus uchyb regulacji razy KP. To jest wyjście regulatora. I teraz musimy sprawdzić, czy wyjście regulatora przekracza wartość maksymalną. Jeśli przekracza wartość maksymalną, to odpowiedź regulatora oczywiście nie może być większa niż wartość maksymalną. Czyli regout równa się. Oj, przepraszam. Cofnę. Ctrl C. Regout dwukropek równa się. Wartość maksymalna. I oczywiście te wszystkie wartości. A, musimy też przywrócić w drugą stronę całkowanie, żeby nie ulegało zwiększeniu. Czyli zatrzymujemy całkowanie. I out równa i out mam. OK. I teraz skopiujemy to. Ctrl C, Ctrl V. Analogicznie w stronę drugą. Czyli jeżeli wartość regulatora będzie mniejsza od maksymalnej, czyli w drugą stronę. I mniejsza od minus, to wartość regulatora minus. I oczywiście odwracamy też i out. No i to by było na tyle. Teraz trzeba oczywiście sprawdzić, czy to działa.
Całkowanie to po prostu dawanie kolejnego kawałeczka ciasta. Zainteresowanych zapraszam na mój dość stary materiał na YouTubie. Całkowanie w Excelu, różniczkowanie w Excelu oraz Excel proste równania różniczkowe. Tam można zobaczyć troszkę więcej, na czym to całkowanie i różniczkowanie polega. Na przykładzie Excela, czyli do tego nawet nie trzeba mieć stepa siódmego ani zajmować się sterownikami. No dobra. Zapisz, kompiluj. No, przy NTIF muszą być pewnie średniki. Ciągle o tym zapominam. Zapisz, kompiluj. OK. Bloki nam się skompilowały. No teraz spróbujemy. Mamy już FB50. Przejdźmy do sterownika OB1. OK. Rek auto M0.0. Niech będzie uchyb regulacji MW20. Payout max niech damy 1000. Blink input. Sprawdźmy, co jest markerem zegarowym dla naszego setupu. W naszym sterowniku, jaki marker jest markerem zegarowym? A, cykle clock memory, memory byte, czyli MW10. To jest zegarynka. OK. Czyli 10 Hz. Najszybszy marker to będzie M10.0, to będzie 10 Hz. Zapisz. Wgrajmy te bloki do sterownika. Blocks OB1, FB50, DB50, PLC do ład. OK. Jeszcze raz odpuszczmy OB1. PLC, Monitor Modify Variables, tablica do monitorowania. Okidoki. Teraz tak, M00. Uchyb regulacji MW20. Blink input nie trzeba, regulator MW30. Wyjście regulatora. Tutaj damy decimal. Tutaj też decimal. OK. Teraz tak, otwórzmy DB50, żeby zobaczyć nastawy, gdzie są. KP jest DBD12 i czas dwojenia DBD16. OK. Ustawmy na razie wzmocnienie na 10 i włączmy regulator w tryb automatyczny. D12KP wynosi 10 i teraz mamy 10 razy uchyb regulacji 2, odpowiedź regulatora 20. Najprostszy regulator P po prostu działa w ten sposób. Uchyb razy wzmocnienie. Teraz sprawdźmy, czy poprawnie działa regulator PI. Regulator PI ma coś takiego jak czas dwojenia.
i tutaj wpiszmy na przykład 20 sekund. OK. Czas zdwojenia działa w ten sposób, że po tych 20 sekundach wartość odpowiedzi regulatora powinna wzrosnąć dwukrotnie. Odpalamy zegarynkę. Puściliśmy, widzimy, leci. Jeszcze raz. 30, czyli po 20 sekundach powinna wzrosnąć dwukrotnie. Po 10, no. Tutaj popełniłem błąd. Jest to w zboczu, po prostu zbyt ostro całkował, nie? No, blink pulse mem, blink input. I wtedy ten, dopiero zbocze prawidłowo działa. Dobra, zapisz. Compile. Download. OK. I teraz jeszcze raz. 0. Czyli obecnie mamy uchyb regulacji 2, wzmocnienie 1, wyjście regulatora 20. I teraz zwiększmy czas do 20 sekund. OK. I w momencie, gdy zegarynka wystartuje jakiś równy czas, niech będzie 20:40. Po 20 sekundach odpowiedź regulatora powinna być dwukrotnie większa, czyli 40. Po 20 sekundach. Czyli 10 sekund, jeszcze 10. I regulator powinien osiągnąć czas zdwojenia, czyli podwoić swoją odpowiedź. OK, wszystko się zgadza. Dziękuję wszystkim za uwagę. Szczęść Boże, do widzenia. Do następnego razu.